Wait, spróbuję jeszcze raz. Wow. Wow, just wow. Idę najpierw po dolarki. Nie widziałem tego wcześniej. No patrzcie, da się to wymienić. Ohuj, elo, elo typie. No! Shit! Jebać te dolarki! Ale mnie ciary przeszło. Oh shit. Co to było? No, ta kukła jest wciół przerażająca. You kidding me? Przynieś mi moją głowę. What the fuck? Bring me my head. Typie, skąd ja ci głowę wezmę? O, ten mi zaraz utnie, to na pewno mi pomoże. Auć. O, pierdolaj. Dzięki jego dodatki. Znalazłem drogę. Nie możesz spojrzeć w górę? Jeśli nie będziesz miał... Jeśli nie będziesz miał oczu, co? Ta sucz nie ma oczu, rozumiecie to? Jest kod! To ja się tyle męczyłem z tym kodem, a wystarczyło, kurde, przyjść, kartkę znaleźć? Writing this down so I don't forget it. My special door will open if you enter them in this order. Good luck to anyone foolish enough to try it. 2-1-1-2-3-1. Ja sobie to zapiszę. 2-1-1-2-3-1. Okej. Lol cię typie. Znalazłem, kurde, odpowiedź na twoją zagadkę. O, shit. Ach, shit! How do you go again? Spierdalaj, spierdalaj. 2-1-1-2-3-1. A, dziękuję za napisanie, ale... Bring me my head. Skąd ja ci dwa głowy wezmę, typie? Chyba, że stąd mogę wziąć mu głowę. Wait. Ciekawość, mdziaka.
Tu jest typ, który może mi naprawić stringi. Powiedzcie mi, że jest bankier. Mogę go zapisać. Another day, another bandit. O, jak zajebiście. Nawet. Co tu jest? Aha, to jest jakaś zagadka na pukanie. Że trzeba ileś razy puknąć w to w danej kolejności. I wtedy będzie coś się stanie, coś się otworzy albo coś. O, tu jest jeszcze ten, dźwignia. To też może mi się przydać. Nie wiem jeszcze do czego, ale może mi się przydać. Ta postać, która jesteś, nie może trochę przyspieszyć? Nie, nie może, właśnie w tym leży problem. Że ona nie może szybciej chodzić. Bring me my head. Muszę mu głowę znaleźć. Za dużo ryzykuję. Za dużo ryzykuję. Kury! Na chuj ja się w te dolarki wpieprzam. Jezu, jaki ze mnie jest zachładny list. Zostaw te dolary, Mdziak. Zostaw te dolary i spierdalaj w długą. Kurde, jak jestem głupi. Ja sam po prostu jak najszybciej spieprzam. W trybie natychmiastowym. Elo. Zesrałem się. Chcę jeszcze tylko tą zagadkę z drzwiami ogarnąć. You have to try to be a bit stealthy to survive. Survive. Dobra, idziemy. Dwa, jeden, jeden. Dwa, jeden, jeden, dwa, trzy, jeden. Okej. Dwa. Czyli mogło się powtarzać. To jest trudność tej zagadki, żeby nie dało się jej po prostu zgadnąć. Żeby właśnie nikomu się nie chciało jej zgadnąć. Tylko żeby szukał dalej. Żeby spotkał tą bestię i w ogóle. Dwa, jeden, jeden. Dwa, trzy i jeden. I jeden. I naprzód. Jezu, to pajęcze kukłowe, coś będzie mi się śniło po nocy. Nie tylko tobie. Odblokowałem. Tylko co? Aha, przejście dalej, widzicie? Teraz są te wszystkie przejścia zamknięte. Nie mogę już tu wejść. Mogę wejść tylko tutaj. Mogę przejść dalej. Dolarki? A-a. O kur... Mogę coś z tym zrobić? Wziąć to albo coś? Nie? Okej.
Czyli po prostu pokazali mi mechanikę nowej pułapki, która będzie na mnie czyhać. Get the jump on your enemies. Powinien się zatrzymywać czas, kiedy to. Jak ja mogę to. Patrzcie to! Jeb! Lol cię typie. Ja tego mam. A nie, tutaj to pokazuję. Mam jeszcze takich dwa, okej. Nie mogę z tym przesadzać. Może to będzie zapis? Nie, definitywnie nie ma zapisu, ale nie chcę tej kukły, ona jest creepy. Ja chcę mojego zwykłego Shodown Bandit. Dobra, zaraz kończę, tylko dojść do jeszcze do jednego zapisu. O shit, nie warto was zabijać. Wy się respicie na nowo. Dodarki. Kolejne dodarki. To też można pukać, nie? Co to jest? Co to jest? Desparbus. Nie wchodź to, ale jestem głupi, rozłożyłem niechcący te. Patrzcie! O kurde, to będzie zręcznościówka. Love it. Love it. Ale dobra, zakończymy to w tym miejscu. Przejdziemy tam na następnym live. Tu jest zapis. Tam sobie będziemy później musieli odkryć tą kombinację znowu. I no to co? To się chyba żegnamy. Dobra, no to dziękuję wszystkim za obecność, dziękuję wszystkim za bycie na live. Myślę, że było fajnie. Więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, live'ach, coverach, nie wiadomo w czym jeszcze. No i cześć!